Ja patrzę obiektywnie i mogę to ocenić jako fachowiec. Proszę pani, chłopczyk jest w głębokim upośledzeniu umysłowym i nie wyjdzie z tego nigdy. Musi pani się z tym pogodzić, kiedyś, po prostu. Że może się okazać, że on... Więc uważa pani, że wszystko rozumie i że wszystko wie. To proszę może podać jakiś przykład z domu, z jakiejś sytuacji. Na przykład w domu jest tak, że jak ja przygotowuję obiad, to on jest bardzo pobudzony, bardzo ożywiony. I na pewno się ślini. No ślini się. To zupełnie jak mój pies. Jak mu pokazuję miskę z jedzeniem, to też się ślini. Jeszcze merta ogonem. Co, synku? Synuś. No nie będzie pani miała z nim porozumienia nigdy. Powinna go pani oddać. Są takie specjalne ośrodki. Co pani mówi? Prawdę pani mówię. Przecież jego mózg nie pracuje. Nie widzi pani? To jest roślina.